Witamy Was. Słuchajcie, mam na imię Wiktor, mam 26 lat i opowiem Wam krótko historię mojego życia. Byłem dealerem narkotyków, sadziłem zioło kilogramami, paliłem od rana do wieczora. I chcę Ci powiedzieć, że myślałem, że to jest życie. Myślałem, że jestem szczęśliwy, że jestem spełniony. Ale prawda jest taka, że każdy z Was jak tutaj jest, każdy z Was jak tutaj stoi, potrzebuje Boga, potrzebuje Jezusa. I chcę Ci powiedzieć, że kiedy byłem na samym dnie, kiedy już nie radziłem sobie w życiu, kiedy te narkotyki już w ogóle mnie nie kopały, bo tyle tego brałem, że to już w ogóle na mnie nie wpływało, nie miałem haju, zawołałem do Jezusa i zrozumiałem, że ten Jezus to Syn Boga Żywego. Ten Jezus zawisł na krzyżu w moje miejsce, aby mnie odkupić. I nie jestem tutaj po to, aby głosić Ci kolejny system religijny, aby być jednym z tych hipokrytów, ale chcę Ci powiedzieć ze szczerego serca, że każdy z Was może znać Boga. On jest dobrym Bogiem. On ma dobre rzeczy dla nas. I możemy do Niego przyjść przez Jezusa. To jest jedyne imię, w którym jest zbawienie, bo On jest zbawieniem. Jezus jest zbawieniem. To On jest tym życiem. To On jest tą prawdą. I możesz dzisiaj przez świadomą decyzję, jeśli uwierzysz w swoim sercu i językiem swoim wyznasz, że Jezus jest Panem, to możesz zostać przeniesiony do prawdziwego Królestwa, do Jego Królestwa, w którym nie ma grzechu, w którym nie ma choroby, w którym nie ma śmierci. I ja, człowieka, który odurzał siebie narkotykami, cały dzień, od rana do wieczora, jestem dzisiaj osobą, która podróżuje po całym kraju, po całej Polsce, po Europie, po świecie i głoszę ludziom tą dobrą nowinę. Za darmo, ze szczerego serca, bo wiem, że my wszyscy potrzebujemy Boga. My wszyscy potrzebujemy Zbawiciela, bo wszyscy zgrzeszyliśmy i brak nam chwały Bożej. Dlatego potrzebujemy tego Jezusa, o którym Wam mówię. On jest w stanie dać Wam nadzieję, nowe życie, pokój, radość, miłość. Coś, czego jeszcze nie doświadczyliście, bo wszystko, co jest związane z Królestwem Chrystusa, jest ponadnaturalne. I wszystko to, co narodziło się z ciała, jest ciałem, ale to, co narodziło się z ducha, jest duchem. I jeśli chcesz wejść do tego Królestwa, jeśli chcesz ujrzeć to Królestwo, to potrzebujesz Ducha Świętego, potrzebujesz Ducha Chrystusa. Bez Ducha Chrystusa nie jesteś Jego własnością, nie jesteś Jego częścią, nie należysz do Niego. Ale dzisiaj jest dzień zbawienia. Dzisiaj, kiedy słyszysz moje słowa, to są słowa prawdy, to są słowa życia wiecznego, że możesz pojednać się z Bogiem, że ten Bóg jest blisko, bo my wszyscy w Nim jesteśmy, poruszamy się, żyjemy i oddychamy. Ale aby pojednać się z Nim, musisz przejść przez krzyż, musisz uwierzyć w krzyż Golgoty. W to, że Jezus zapłacił, że wykonało się. Nikt z nas nie jest w stanie o własnych staraniach zapewnić sobie życia. Ja dzisiaj, kiedy stoję przed Wami, jestem pewien tego, że jestem obywatelem nieba, że kiedy zamknę swoje oczy, to będę z Bogiem na wieki. Jestem tego pewien, nie mam wątpliwości. Czemu jestem pewien? Bo uwierzyłem w Jezusa. I dzisiaj w Jego miejsce sprawuję to poselstwo, bo prawda jest taka, że kiedy uwierzyłem w Jego święte imię, kiedy wyznałem Go Panem, to On przyszedł i zamieszkał w moim sercu. I On dzisiaj tak samo jest dostępny dla Ciebie. Jezus przyszedł do grzeszników, bo sprawiedliwy nie potrzebuje Boga. Jezus przyszedł do grzeszników, do prostych ludzi. Jezus, dobrze znacie tę historię. Nie potrzeba tutaj, bo mam znowu opowiadał. Tak? Żyjemy w takim kraju, gdzie mówi się o tych historiach z Ewangelii. On był między grzesznikami i grzesznicy kochali być w Jego obecności, bo On nikogo nie potępiał. I chcę Ci dzisiaj powiedzieć, że jeśli przyjdziesz do Jezusa, On stoi, On nie odrzuci Ciebie precz, On jest dostępny dla Ciebie. Nieważne, kim jesteś, czy jesteś biznesmenem, czy jesteś prostym człowiekiem, to jest dla Boga nieistotne. Bóg nie ma względu na osobę. Dla Niego liczy się Twoje serce. Czy Ty prawdziwie jak dziecko uwierzysz w to, że On zmartwychwstał i że jest Panem? Bo Królestwo Boże należy do tych, którzy są jak dzieci, którzy mają prostą wiarę w to, że Jezus jest Królem, w
To, że Jezus jest Królem Królów, jest Królem Chwały. I wystarczy, że w to uwierzysz. I kiedy ja świadomie 4 lata temu uwierzyłem w tę dobrą nowinę, usłyszałem o niej, nikt mi nie głosił. Wy macie ten przywilej, że ja się tutaj stoję i wam to mówię, ale mi nikt o tym nie powiedział. Ja o tym się dowiedziałem, rozumiesz, z telewizji, że Jezus umarł na krzyżu w moje miejsce. I kiedy ja zacząłem się nad tym wszystkim zastanawiać, kiedy ja w to uwierzyłem, to chcę ci powiedzieć, że moje życie totalnie się zmieniło. Bo prawda jest taka, że jeśli trwasz w nałogu, jeśli nie możesz sobie poradzić ze swoimi nałogami, ze swoimi uzależnieniami, to chcę ci powiedzieć, że Jezus Chrystus przyszedł po to, aby złamać jarzmo grzechu, aby uwolnić nas od grzechu. Bo każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. I dzisiaj możesz stać się człowiekiem wolnym, bo tam, gdzie Duch Pański, tam wolność. Prawdziwa wolność jest tylko w Jezusie Chrystusie. Prawdziwa wolność jest tylko w Nim. I dlatego tutaj jesteśmy. Dlatego poświęcamy swój czas, aby powiedzieć wam, że możecie być ludźmi wolnymi. Możecie być ludźmi prawdziwie wolnymi, bo ta wolność jest w duchu. A każdy, kto nie zna Boga, jest martwy w duchu. I Chrystus przyszedł po to, aby ożywić nasze serca, ożywić nasze umysły, zdjąć zasłonę z naszego umysłu, bo diabeł zaślepił umysły i serca ludzi, aby ludzie nie mogli zrozumieć tej Ewangelii, aby ludzie byli na nią zamknięci. Ale jeśli twoje serce dzisiaj jest otwarte, to ja zachęcam cię, abyś podszedł do nas. Nie bój się nas, jesteśmy dla ciebie. A jeśli wstydzisz się podejść, to chcę ci powiedzieć, że jeśli zawołasz do Jezusa w swoim domu, w swoim mieszkaniu, to On przyjdzie do ciebie. Jesteś osobą, która ma wielki wstyd. Jesteś osobą, która, teraz Bóg mówi do ciebie, jesteś osobą, która codziennie potępia siebie, nie lubi siebie, nienawidzi siebie za to, kim jesteś. Ale chcę ci powiedzieć, że Bóg ciebie nie potępia, że On jest miłosiernym Bogiem i możesz przyjść do Niego. Jego ramiona są otwarte, ale musisz uwierzyć w tego Jezusa, bo On jest jedynym ratunkiem. On jest jedynym ratunkiem dla nas ludzi. Nie ma innego imienia pod niebem, które byśmy otrzymali. Tylko imię Jezus jest w stanie ciebie zbawić. Ja nie jestem, rozumiesz, częścią systemów religijnych i tej hipokryzji i tych kradzieży i tego molestowania i tego wszystkiego. Ja jestem człowiekiem, który realnie poznał Jezusa. Tak jak stoję, ja mam z Nim relację, ja słyszę głos Boga, ja chodzę z Bogiem i ten Bóg jest dostępny dla każdego z was. I ten Bóg chce zamieszkać w swoim sercu. Ten Bóg chce odnowić twoje myślenie. Ten Bóg jest żywy. Ten Bóg, którego głoszę, jest prawdziwy. On nie jest martwy. To nie jest figurka. To nie jest Jezusek. To nie jest obrazek. To jest prawdziwy Bóg, który jest duchem, który jest życiem i szuka takich, którzy będą Go wielbić w duchu i w prawdzie. I jeśli uwierzysz dzisiaj w Jezusa, twój duch zostanie ożywiony. Zostanie zbudzony z tej duchowej martwości. Zostaniesz ożywiony do nowego życia. Pozdrawiam was, Rzeszowie. Pamiętaj, zawołaj do Jezusa, a On odpowie. Bo Jezus jest wierny, Jezus jest prawdziwy, Jezus zmartwychwstał, Jezus żyje. Jeśli potrzebujesz prawdziwej zmiany w swoim życiu, pamiętaj, nieważne w jakim etapie swojego życia jesteś, zawołaj do Jezusa, a On przyjdzie, On zmieni twoje życie. Pozdrawiam was.